Sekundę. Pan marszałek Grodzki wydaje mi się dość wiarygodną postacią w ocenie działań Tomasza Grodzkiego. No więc marszałek Grodzki dzisiaj mówi, że on jako lekarz przyjął 2000 zł, owszem, ale w gabinecie prywatnym. Panie pośle, no znam stawki także ordynatorskie i profesorskie w prywatnych przychodniach i z tego co wiem, no żadna nawet się nie ociera o 2000 zł. Ufam profesorowi Grodzkiemu. Uważam, jeżeli mówi, że przyjął 2000, to przyjął, prawda? Nie, uważam go za przyzwoitą osobę.